Na ręce Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, kondolencje przesłał Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Oto ich treść. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie metropolito Marku, droga rodzino, bliscy i przyjaciele zmarłego. Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o nagłej śmierci arcybiskupa Janusza Bolonka. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęło to odejście. Dzisiejszy smutek i zaduma opromieniona jest jednak światłem nadziei, płynącym z Eucharystii, w której sam zmartwychwstały Chrystus kolejny raz mówi do nas: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Trójjedynemu Bogu. To zdanie, które od początku pasterskiej posługi towarzyszyło zmarłemu księdzu arcybiskupowi, uzasadnia pokój mojego serca. Bowiem kapłańskie i pasterskie życie świętej pamięci arcybiskupa Janusza złożone było całkowicie w rękach miłosiernego Ojca, a środowa śmierć była tylko dopełnieniem tajemnicy ofiarowania. Niech dobro, które w niełatwej posłudze dyplomatycznej Jego Świątobliwości stało się dzięki Jego ofiarnej służbie udziałem wielu osób, będzie dla zmarłego zadatkiem wiecznego życia. Matce Bożej, pocieszycielce strapionych, powierzam wszystkich zasmuconych, a zmarłego miłosiernemu Ojcu. Spoczywaj w pokoju. Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Kondolencje przesłał także Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Wysłuchajmy słów księdza kardynała. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie Marku, z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza arcybiskupa Janusza Bolonka, z którym byłem związany we wspólnej posłudze Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Te związki były szczególne, zwłaszcza gdy pracował w sekretariacie stanu. Odznaczał się wielką kulturą, wiedzą oraz roztropnością. Przełożeni darzyli go uznaniem. Wielokrotnie też słyszałem od episkopatów, gdzie pracował jako nuncjusz apostolski, wyrazy wdzięczności za posługę kościołom lokalnym. Nie mogąc być osobiście, łączę się duchowo z uczestnikami pogrzebu, modląc się za spokój duszy zmarłego. Archidiecezji łódzkiej przesyłam wyrazy jedności w żałobie i w modlitwie. Stanisław kardynał Dziwisz, metropolita krakowski. Kondolencje przesłali także Jego Eminencja kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Piotr Libera, biskup płocki, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy senior archidiecezji lubelskiej. Z uczestnikami liturgii duchowo łączą się Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochylewski, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły z Watykanu i Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Edward Nowak z Watykanu.